Dokąd uciekają przed problemami neurotyczni Nowojorczycy? Woody Allen odpowiedziałby, że do Barcelony. A w podróż do miasta Gaudiego najlepiej udać się w towarzystwie dwóch pięknych kobiet. Dwie młode Amerykanki przyjeżdżają na wakacje do Barcelony. Vicky, zaręczona, spokojna i poukładana, jest zupełnym przeciwieństwem swojej przyjaciółki, szukającej wrażeń Krystyny. Za wasze wakacje w Barcelonie. Pewnego wieczoru poznają tajemniczego malarza. Nazywa się Juan Antonio Gonzalo. Miał burzliwy rozwód. Żona próbowała go zabić. Zapraszam was na weekend do Oviedo. Dokąd? Do Oviedo. Ruszam za godzinę. Będziemy się bawić, pić wino i kochać. Kto ma się kochać? Nasza trójka. Romantyczne miasteczko i ciepły, upajający wieczór sprzyjają przekraczaniu granic. Przystojny artysta najpierw oczarowuje Krystynę. Przyjdę do twojego pokoju, ale musisz mnie uwieść. Przyglądałem ci się, ponieważ jesteś piękna. Naprawdę? Oczywiście. Jestem tego pewien. Wkrótce uwodzi też powściągliwą Vicky. Jak nie trudno się domyślić, na wspólnym weekendzie się nie kończy. Sprawy zaczną się komplikować, gdy w drzwiach domu Juana stanie jego była żona, piękna i nieprzewidywalna Maria Elena. Cholera, czuję się jak idiotka. Spróbuj się uspokoić. Jestem zażenowana. Nie powinnaś. Potrzebujesz czegoś. Wódki. Miłosny wielokąt zapłonie zazdrością, namiętnością i szaleństwem. Mario Eleno, co robisz? Zabijesz się. W oscarowym pojedynku wygrywa brunetka Penelope. Na czele rankingu najseksowniejszych aktorek stoi blondynka Scarlett. Javier Bardem wybrał brunetkę. Kogo wybierzecie wy? Vicky Krystyna Barcelona u nas we wtorek o 20:00.